Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Odczytaj liczby oznaczone na osi literami. I mamy oś liczbową, na której są zaznaczone punkty. I trzeba odczytać, jaką współrzędną ma literka A. Więc przede wszystkim musimy sprawdzić, na ile części została podzielona jedna całość, czyli od 0 do 1, ile mamy cząstek. Tej pierwszej kreski nie liczymy, bo to jest 0, więc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Więc na dole będzie 6, a na górze 1, 2, 3. Więc mamy ułamek 3 szóste, ale należy zwrócić uwagę, że 3 szóste jest to ułamek, który należy skrócić, tak? Więc licznik i mianownik podzielę przez 3. 3 podzielić na 3 to jest 1, a 6 podzielić na 3 to będzie 2. Czyli A ma współrzędną 1 druga. Teraz B. Tutaj już są całości, bo mamy tak, jedną całą i jeszcze jakiś ułamek. Również mianownik wyniesie 6, tak samo jak w pierwszym, bo całość jest podzielona na 6 części. I tak samo tu od 1 do 2 mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 części. Więc ile będzie na górze? Nie liczymy tej 1, tylko zaczynamy stąd. 1, 2, 3, 4, 5, czyli 5 szóstych. 1 i 5 szóstych. Jest to ułamek nie skracalny, więc już nic z tym nie robimy. I literka C, jaką ma współrzędną, tutaj mamy 3 całe już i jeszcze jakiś ułamek. Również w mianowniku będzie 6, bo od 3 do 4 mamy 6 równych części. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ile jest do C? 1, 2. Czyli mamy 3 całe i 2 szóste. No i tu już znowu nam się pojawił ułamek do skrócenia, ponieważ liczba 2 i 6 dzieli się na 2, więc skrócimy tak. 3 całe zostaje bez zmian, 2 podzielić na 2 to jest 1, a 6 podzielić na 2 to będzie 3. Więc mamy 3 całe i 1 trzecia. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.